Przesłania naszej 146. ceremonii na podstawie kart tarota są bardzo, bardzo skomplikowane, jeżeli tak na nie popatrzymy. To jest dokładnie ten obraz, który widzisz tutaj przede mną, czyli odwrócona karta 13, wielkie arkana śmierć. Karta czwórka buław jako zakończenie małe arkana i znów duże arkana, wielkie arkana, karta numer zero, czyli błazen. No jak to zrozumieć, jak to połączyć z tą energią wiosny? No ty już wiesz jak to połączyć, już to czujesz w sobie, w twoim sercu. Odwrócona śmierć, ona już odchodzi. Zwróć uwagę, że ona już jest skierowana do przeszłości. Do tego, co było. Czyli już to wszystko, co gotowe do ścięcia zostało ścięte, to ten czas śmierci, ten czas zimy, ten czas te tego mroku, takiego obrzydliwego, wręcz można tak powiedzieć, nieprzyjemnego, już jest za tobą. To już jest przeszłość, tak jakby patrzeć wstecz, patrzeć do tyłu. I to, Dzisiejsze spotkanie, 146, już się to bardzo intensywnie pokazuje, dlatego ta medytacja wiosny, taka bardzo spontaniczna, bo na wiosnę jest również tak, że jeszcze są jakieś takie resztki starych liści, które jeszcze gniją na, na podłożu w lesie czy w ogrodzie, jeszcze są jakieś rzeczy, które muszą być przepracowane, żeby powstała z tego nowa ziemia, ale już przez to przebijają się te nowe energie, ta radość, ta świeżość, ten, ten nowy początek, czyli ten czas masz już za sobą, dlatego mówiłam o tym symbolicznym utopieniu marzanny, na pewno to znasz z dzieciństwa, myśmy jeszcze w szkole mieli takie symboliczne topienie marzanny, gdzie niosło się tą kukłę nad rzekę i, i później się ją odtopiło i to był taki właśnie wyjątkowy moment, święto wiosny. Święto wiosny zawsze zaczynało się od spalenia marzanny i to jest również taka inspiracja dla Ciebie, tylko uważaj, żeby czegoś nie podpalić, aby jeszcze zebrać w Twoim życiu wszystko to, co chcesz, żeby zostało y, usunięte, aby zostało w tym starym czasie, to jest do tego jeszcze teraz odpowiedni czas, dlatego właśnie na wiosnę robimy również te wiosenne porządki. Czyli usuwamy z naszego mieszkania wszystko to co brudne czyścimy okna, żeby było lepiej widać to nowe, to piękne większa krystaliczność, większa czystość mamy taki jaśniejszy obraz prawda? bo jeżeli okna są brudne, zamazane no to za bardzo tego świata nie widać ale nagle czyścimy te okna i patrzymy tak wow na ten nowy świat na to piękne, na to świeże na to pozytywne jeszcze z tych starych czasów pamiętam, że zawsze na wiosnę również wyciągało się wszystkie dywany, trzepało się te dywany. To jest również takie bardzo, bardzo symboliczne, bo ten kurz, to stare, to wszystko, co pod tym dywanem zamietliśmy, żeby tego nie widzieć, prawda? Żeśmy to wszystko... Tam ukryli, no ale na wiosnę, no to najwyższy czas, aby nawet to, co zamiecione pod dywan, aby się z tym rozprawić. Dlatego to jest bardzo piękne przesłanie, bo to jest czas, gdzie nie tylko otwierasz się na to nowe, zaczynasz działać w tej, e, z tą nową energią, płyniesz na tej fali tego nowego, tego pięknego, tego świeżego, ale również jest to taki czas, w którym zamykasz to stare. Czyli jeżeli jeszcze jakieś takie stare sprawy są niezałatwione, niezakończone, to dajesz im taki ostateczny cios, żeby to zakończyć. Dlatego jeżeli masz w twoim życiu jeszcze jakieś, nie wiem, nie napisane prace dyplomowe, które powinny już zostać napisane, czy jakieś inne rzeczy, coś jeszcze gdzieś jest takiego, co jest nieskończone, niedokończone, to nadszedł czas, aby z tą nową energią, z tą energią wiosny to posprzątać. Na tyle, na ile to możliwe, to doprowadzić do końca, albo to po prostu spalić, usunąć to, całkowicie się od tego uwolnić. Czyli to jest to przesłanie śmierci. Śmierć już tyle razy omawialiśmy, że nie będę tutaj powtarzać, jakie ona ma znaczenie. Ona w tym momencie już odchodzi. Czyli to jest taki ostateczny moment, żeby jeszcze coś, coś po prostu usunąć, coś oczyścić, coś ściąć, co jest gotowe do ścięcia. Drugie przesłanie to czwórka buław, czyli zakończenie, ukończenie czegoś. Zwróć uwagę, jest to karta ognia, czyli buławy, i każda z tych buław ma zakończenie albo, e, można tak powiedzieć, baran, albo. E, Gołąb, czyli takie połączenie zawsze tych przeciwień, zwróć uwagę. Zawsze z jednej strony ta rogata głowa, a z drugiej ten gołąbek pokoju, tak to można zobaczyć takimi prostymi słowami. Na zielonym tle zielony jest kolorem wiosny, ale to jest jeszcze taki troszeczkę ciemny zielony, złoty, złoty krąg i energia ognia zawarta w tym kręgu. Dla mnie oznacza to mniej więcej to samo co to. Kończy się ten cykl. Cykl roku, czyli tak jak nasi dziadowie, pradziadowie dzielili swój kalendarz na, na przesilenie zimowe, przesilenie letnie, równonoc wiosenną, równonoc jesienną, i pomiędzy tym były jeszcze te punkty, które wyznaczały ten cykl, to koło. Roku, koło losu. I tutaj widzimy to bardzo symbolicznie pokazane. To połączenie kobiety mężczyzny, czyli znowu energia wiosny, połączenie energii męskiej, energii żeńskiej w całość. Widzimy tutaj wszystko to, co siły wyższe powiedziały nam również na tej ceremonii, czyli od czego jeszcze się uwolnić, co połączyć, co zakończyć. Ten to koło roku, co zakończyć w tym starym roku i co rozpocząć w tym nowym kole roku. To jest bardzo symboliczne. To jest podstawowe przesłanie i gdy tego dokonamy, następuje to. Jedna z najpiękniejszych kart w tarocie, Błazen, mówiłam już, że ta nazwa jest taka troszkę, hm, źle nam się kojarzy, ale w rzeczywistości jest to bardzo piękna, bardzo pozytywna energia. To jest ten punkt zero. Zwróć uwagę, stare odchodzi, Zamyka się stary cykl, stare koło roku, otwiera się nowe koło roku i od razu się otwiera z tą energią błazna. Punkt zero. Zaczyna się nowy cykl. Tak jak w tarocie. Zero. Zaczyna nowy cykl. I. Ta karta pokazuje Ci również tą energię świeżości, tej radości. E, ja już pamiętasz, o tym mówiłam, o tym tygrysie strachu, który jeszcze trzyma go za nogę, ale on sobie z tego nic nie robi. To już jest wszystko stare, to jest przeszłość. To już nie ma z tym nowym nic wspólnego. To wszystko już zostało przepracowane, przemyślane, zostały wyciągnięte wnioski, i teraz nadszedł czas na taki właśnie radosny skok do przodu, ponieważ ta karta błazna oznacza również taki. Skok dymensjonalny, skok przestrzenny, czyli to nie jest taki, taki, taki mały kroczek do przodu, tylko to jest taki porządny skok do przodu. I tak jak z tą energią wiosny, zaczynasz ten nowy czas, kończysz to stare, usuwasz to stare i z tą świeżością ruszasz do przodu w pełni siły, w pełni mocy. Ty już się nie boisz tego tygrysa strachu, bo już żeśmy to dawno przepracowali. On cię kąsa w nogę, oczywiście, próbujecie zatrzymać, ale ty sobie już tego nic nie robisz, bo ty otwierasz się na energię wszechświata. Zwróć uwagę, że błazen jest w takiej formie pełnego zaufania w siły wyższe. Pełnego zaufania. Bo ty już jesteś taką istotą, która wie, że masz tutaj ciało, jesteś tutaj w ciele, ale masz również twoją duszę, twoja dusza jest połączona z energią źródła, że jeżeli kiedyś to ciało odejdzie, to dusza i tak idzie dalej do, do kolejnych doświadczeń i ty już wiesz, że nie jesteś tutaj sama, nie jesteś tutaj sam, ponieważ masz tutaj mnóstwo istot, światła, które pomagają ci każdego dnia, oczywiście jest to w tym roku również, próbują cię zatrzymać każdego dnia, ale te istoty światła zawsze stoją do twojej dyspozycji. Ty wiesz, że jeżeli poprosisz, to otrzymasz. I to jest w, w każdej Starej Księdze zapisanej, w jedną z takich Starych Ksiąg znasz. Proście, a będzie wam dane. I to jest ta energia błazna, która jest w pełnym zaufaniu w to, że siły wyższe go poprowadzą do przodu. Że te siły wyższe czuwają nad wszystkim. I z tym zaufaniem, gdy idziemy z tą energią wiosny, z tej energią świeżości, gdy otwieramy się na świat, otwieramy się na to, co piękne, na to, co pozytywne, to jednocześnie w tym zaufaniu w siły wyższe jesteśmy chronieni. Jesteśmy tak otoczeni taką, taką ręką opatrzności, tą ręką boską, tą, 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 tą taką ochroną istot Najwyższych, i wtedy idziemy do przodu, realizujemy siebie, realizujemy nasze powołanie, i wszystkie energie wszechświata nas w tym wspierają. I mimo tego, że te energie mroku próbują nas zatrzymać, gryzą nas w nogę, to my sobie z tego nic nie robimy, tylko idziemy do przodu z radością i lekkością. To jest przesłanie naszej dzisiejszej 146 ceremonii. Zrobić wiosenne porządki, usunąć jeszcze wszystko to, co odejść powinno. Zakończyć ten stary cykl, stare koło roku i rozpocząć nowe, i rozpocząć od razu z taką energią zaufania, takiego otwarcia. Popatrz, to jest tak symboliczne: ten błazen ma takie piękne kolory: złoty, pomarańczowy, zielony, niebieski. O tych wibracjach mówiliśmy już tysiąc razy. I on się otwiera, on jest taki w takim pełnym zaufaniu. On idzie do przodu z radością, z miłością, z lekkością. Ale również z tą świadomością, że energie wyższe go wspierają, ale również z tą świadomością, co już ma za sobą. On ma w sobie już tą całą mądrość, dlatego, jest tutaj tyle koloru złotego, którą zgromadził w tym poprzednim cyklu. Gdy ten krąg roku się zamknął, to pewien etap się zamknął i z tą mądrością on idzie do przodu. Czyli to nie jest tak, że on jest taki. Głupi, naiwny, nic nie widzi, nic nie słyszy, tylko biegnie do przodu i w pierwszej lepszej przepaści skończy. Czy na pierwszym lepszym murze się rozbije? Nie. To nie jest dobre rozumienie tej karty. Ta karta zero oznacza, że ten, ta istota, która jest w tym punkcie zero, ona ma nową szansę. Nowy obraz siebie, nowy obraz świata, nowy obraz wszechświata, które zdobyła poprzez pokonanie na przykład tego tygrysa strachu, które zdobyła poprzez tą całą wędrówkę w tym poprzednim czasie, w poprzednim kole roku. Dlatego, gdy ruszasz z tą energią, tą świeżą energią wiosny do przodu, to zawsze z tą świadomością, co już masz za sobą, co już wiesz. Na czym się opierasz, jak idziesz dalej? To jest bardzo, bardzo ważne, żebyśmy się dobrze zrozumieli, bo to jest bardzo niebezpieczne, jeżeli ktoś rozumie ten punkt zero jako naiwność. To nie ma tu nic wspólnego z naiwnością. To jest zaufanie w siebie, w swoją siłę, w swoją moc i przede wszystkim zaufanie w to, że siły wyższe cię prowadzą i że masz w sobie już zgromadzoną mądrość wyższą która pomaga ci i wspiera na tej nowej drodze. Dziękuję. Do zobaczenia do usłyszenia wkrótce, najpóźniej za tydzień i jeszcze raz życzę ci wszystkiego co najpiękniejsze w tym nowym czasie, w tej energii wiosny, świeżości, bez względu na to na którym kontynencie się w tym momencie znajdujesz, ta energia dokładnie teraz staje do twojej dyspozycji, ponieważ wychodzę z założenia, że słuchasz tego w języku polskim i w języku polskim to rozumiesz, czyli energia twoja Twoich dziadów i pradziadów leży gdzieś na terenie Polski, w Twoim kodzie krwi, i ten kod krwi, który spowodował, że jesteś w tym ciele, tutaj i teraz i władasz tym językiem, powoduje, że ta energia staje do Twojej dyspozycji. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia. Twoja Maria Bukarti.